kodem TYLKOBASKET kupisz 10% taniej na basketmania.pl. Ej, siemano, z tej strony TYLKOBASKET i witam was dzisiaj w bardzo fajnym filmie, w którym rozwijemy wszystkie wątpliwości a propos mojej skuteczności rzutów z połowy. Ale standardowo, jeśli taki film wam się spodoba, no to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz skomentować ten film, czy wam się spodobał, czy nie. Oczywiście wszystkie komentarze czytam, także myślę, że warto, ale dobra, lećmy z odcinkiem. Dobra, słuchajcie, w sumie postanowiłem, że w tym filmie wrzucę 100 razy z połowy. Myślę, że to jest taka statystyka bardzo dobrze oddająca tak naprawdę jaką się ma skuteczność, chociaż z połową może być trochę gorzej, bo pewnie po połowie już będę mega zmęczony, bo to jednak no trochę musicie się narzucać. W każdym bądź razie szkoda, że nie mogę tutaj użyć tej aplikacji HomeCourt, która mi liczy koszy, tylko muszę sam liczyć, bo sprawdzałem, naprawdę nie da się na połowę niestety, a byłoby na pewno trochę łatwiej. Łatwiej by też było, gdyby mi ktoś podawał piłki, więc bierzcie to też pod uwagę, że niestety będę musiał cały czas po to biegać, więc będę też bardziej zmęczony, ale wiem, że to są takie wymówki i tak naprawdę powinienem już zacząć rzucać, więc to zrobię, ale jeszcze wam powiem, że kurde, mój cel na to jest tak 10-15%, żeby rzucić 10-15 trójek, boże, trójek, rzutów z połowy. To było naprawdę fajne, ale dobra, zaczynajmy. O nie, o nie. No i teraz wszystko powiecie, że... No nie, i teraz wszyscy powiedzą, że to jest ustawione, ej, naprawdę. 1 na 1 mam. 100% skuteczności z połowy. Patrzcie się to. Widzicie? Normalnie to jest najlepsza skuteczność rzutów z połowy w Polsce. Spróbujcie to przebić. Teraz mógłbym zakończyć odcinek i zostawić 100%, ale no niestety jeszcze 99 rzutów. O nie. O nie. Ej, naprawdę, nic tu nie jest reżyserowane. Ja, no to mamy 2 na 2. No i niestety, statystyka się zepsuła, ale jest 66%, 2 na 3. Pana 9. Kurczę, problem jest taki, że trochę wieje wiatr i ją zwiewa, no ale trudno. Mamy nasze 10%, 2 na 10, więc 20%. No nie ma tragedii. Mamy to 3 na 14. Dobra, teraz spróbujemy troszeczkę inną taktykę. Może z miejsca, co? Nie było najgorzej. O tak, 4 na 26. Pięć na 32. Wejść na 4-4. Woo! 7 na 4-5, znowu dwie z rzędu. Dobra, na obecną chwilę jest 7 na 50. No to 10-15%, które chciałem, jest spokojnie w zasięgu ręki. Nawet mógłbym pomyśleć o 20. Zobaczymy, lecimy z ostatnią 50. Let's go! Let's go! 14. Dobra, no. Mamy 15 na 66. Czyli mamy jeszcze 34 rzuty, żeby zrobić 20%, więc... Może tak być. To by było fajne. 1/5 rzutu z połowy. No dobra statystyka.
18 antrafenuj, więc kurde, muszę rzucić jeszcze dwa, żeby było 20%. No jak teraz nie trafię, no to zostaje 19%. No niestety. Ale 19% nie jest źle. No dobra, także to było moje 100 rzutów z połowy. Wydaje mi się, że nie było całkiem najgorzej. 19 na 100, no to jest takie, no prawie 20. Wiem, że gdyby wiatr nie wiał, no to bym miał więcej, no ale niestety. No tak wyszło, więc no troszeczkę słabo, ale... Ciekawy jestem w sumie, ile bym miał na hali. Może bym miał tak koło 30. Można to kiedyś sprawdzić. W każdym razie dziękuję wam wielkie za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Zachęcam was do powtórzenia tego challenge'u oraz... Po prostu, nie wiem, może pochwalenie się na grupie, ile wam siadło, czy coś takiego. No i co, widzimy się na następnym filmie. Siemano!